8 lipca wspominamy świętych Akwillę i Pryscyllę. Akwilla i Pryscylla to małżonkowie, zaprzyjaźnieni ze świętym Pawłem Apostołem. Akwilla pochodził z Pontu i był Żydem. Jak Paweł, zajmował się produkcją namiotów. Razem ze swoją małżonką Pryscyllą chrześcijaństwo przyjął w Rzymie, skąd po edykcie Klaudiusza został wydalony. Przybył wówczas do Koryntu i tam właśnie zetknął się z apostołem narodów. Podążył z nim do Efezu, gdzie z narażeniem własnego życia bronił Pawła. Przebywali następnie w Rzymie i znów w Efezie. W jednym i drugim mieście tworzyli chrześcijańską domową wspólnotę, do której należeli zapewne współpracownicy Akwilli. O ich dalszych losach wiadomości nie mamy. Akta skonstruowane w VII wieku luki tej nie wypełniają. Nie wiadomo także, dlaczego Akwillę nazwano w niektórych martyrologiach biskupem Heraklei. Wprowadzono do nich zaprzyjaźnionych z apostołem małżonków na wschodzie pod dniem 13 lutego oraz 13 lub 14 lipca, na zachodzie natomiast 8 lipca. Módlmy się. Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry. Spraw za wstawiennictwem świętych Akwilli i Pryscylli, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać Twoją chwałę w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam miłości.